Rodzina, która wspólnie śpiewa już od 25 lat. Zespół regionalny Przowiki obchodzi w tym roku swój srebrny jubileusz. Z tej okazji zorganizowano uroczysty koncert z udziałem zaproszonych gości i zaprzyjaźnionych zespołów. Zespół powstał pod koniec 1996 roku w Miejskim Ośrodku Kultury. Teraz działa jako jedna z sekcji Towarzystwa Przyjaciół Pszowa. Kroniki zespołu wspominają pierwszych kierowników artystycznych. Najważniejszą osobą w zespole jest nasz młody organista, pan Arkadiusz Popławski. Kierunku mi zagrać wszystko i nawet na doczekaniu skomponować melodię do piosenki, które sami też piszemy. Bez jego grania by nam nic nie wyszło. Po Arkadiuszu Popławskim stery artystyczne w zespole przejęła Maria Baron. Czasami towarzyszył jej i nam pan Antoni Gasperek z klarnetem. Nie wiem, czy gdzieś tam jest, wybierał się. Jak jest, to pozdrawiamy. Zdarzyło się, że przegrywał Krystian Gomolec. Krótko był z nami Tomek Drej. Od 2012 roku zespół gra i występuje pod kierunkiem Janusza Jony. Od początku istnienia przez zespół przewinęły się 42 osoby. W jubileuszowym koncercie uczestniczyły zaprzyjaźnione zespoły regionalne. Zdrowie niech wam dopisuje, a wasz muzyk nigdy nie fałszuje. Bądźcie zawsze w super formie i trzymajcie się w tej normie. Miejcie zawsze super głosy. Wyśpiewujcie od niebiosy. Nie zabrakło również gratulacji i podziękowań ze strony władz miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury. Pragniemy za te ogromne serce, za wszystko, co robicie dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, składamy jak najserdeczniejsze podziękowania. I życzymy wam, żeby wam się dalej chciało cieć, żeby was to, co robicie, nadal cieszyło, bo przecież to was sprowadza na sceny, różne spotkania, żebyście się dalej dzielili tym, co uważacie, że jest piękne i dobre i żeby was dalej nie zabrakło na różnych spotkaniach. Do gratulacji dołączamy, życząc jednocześnie wytrwałości w krzewieniu śląskiej kultury i tradycji.